Dzień dobry. Witam Was, kochani. Witam Was 25 października, w piątek. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Poranne z kawką. Tak, napiszcie tutaj, kto ma kawkę, kto pije ze mną kawkę, kto słucha moich opowieści do kawki. Moi drodzy, krótkie ogłoszenia parafialne dla wszystkich, którzy tutaj są. W playlistach, jak wejdziecie na mój kanał, w playlistach, ja Wam zaraz pokażę, jak to zrobić. Może nie wszyscy wiedzą. Może wiedzą, a może nie wiedzą. Oj. Cała prawda w moim telefonie zaraz się pokaże. Nie, tam nic nie ma. Macie mój kanał tutaj. Kanał. Ciach, jesteście sobie gdzieś tu na mnie. Tu mamy playlisty. I tu w playlistach, moi drodzy, tu był ten nowy rok, Saint-Germain, Złota Księga. Do wysłuchania cała prawda o jam jest. Wysłuchać, nawet nie trzeba czytać. Siedzicie w domu, sprzątacie, robicie coś, jesteście w pracy. Czasami ten telewizor gdzieś tam huczy, buczy, wpuszcza dziwne rzeczy. Posłuchać, Saint-Germain, Złota Księga. Za free można ją posłuchać. Kurs Wysokie Wibracje. Jak sobie podnieść i jak utrzymać złote wibracje? Wchodzicie lekcja po lekcji, od pierwszej do 101. Tego nie trzeba robić bez przerwy. Tu można robić przerwy. To jest szkoła, to jest kurs. Każdy kończy w własnym tempie. Dla każdego ten kurs jest dany. Ten kurs jest, kochani, za darmo. Następny kurs. Wdzięczność. Nauka wdzięczności. Nauka wdzięczności. Nauka wdzięczności, kochani. Czakry. Wszystko opowiadam o każdej czakrze po kolei. Od czakry podstawy do czakry korony, bo te 7 czakr podstawowych wystarczy. Plus medytacja, naruszenie tych czakr i na dobrą pracę. Po prostu petarda. Świadome myśli, świadoma rzeczywistość posprząta Wasze życie. Posprząta Wam życie i tu sobie wchodzicie i tu mamy lekcja po lekcji, ciach. Robimy. Wszystko jest po prostu. I wchodzimy w medytację. A tu mamy medytację odcięcia energetycznego. Rozstaliście się, nie macie ochoty już się z kimś spotykać. Zrobić medytację, bo to, że się na planie fizycznym rozstaliście, to nie znaczy, że się rozstaliście na planie energetycznym. Uziemienie. Brakuje uziemienia? Ciach, jestem. Proszę sobie zrobić. O, widzicie? No i oczywiście reklamy. Reklamy proszę oglądać od początku do końca, bo dzięki temu, że Wy oglądacie reklamy, YouTube wypłaca mi wynagrodzenie. Wiecie, za jeden film to jest przy takich wyświetleniach 300, przy 300 wyświetleniach, no jeszcze zależy kto jak tam reklamy ogląda, to jest około 2 euro, więc wiecie, tych reklam naprawdę trzeba się naoglądać, żeby tych wyświetleń musi być dużo, żeby te pieniądze były jakieś, bo tak to, wiecie, 2 euro za jeden film, to wiecie jak to, to trzeba nazbierać, tak? I to nie zawsze 2 euro, 2 euro to już jest chyba przy 1000 wyświetleniach, przepraszam, 2 euro to jest przy 1000 wyświetleniach, tak. Słuchajcie, medytacja oczyszczająca i doładowująca serce. Potęga, po prostu potęga. Medytacje, dwie części. Pierwsza część, jak pokochać siebie, plus medytacja i druga, jak pokochać siebie. Wszystko, tu jest po prostu wszystko macie. Wszystko macie za darmo, nie trzeba kupować nie wiadomo jakich kursów. Starożytne błogosławieństwo, medytacja zamknięcia starego, otworzenia nowego, przepiękna medytacja, gdzie otwieracie jedne drzwi, wchodzicie w nowe. Co macie tu jeszcze? Później macie jeszcze Ho'oponopono. To są już później moje rzeczy, których Wy nie będziecie widzieć. Słuchajcie, Ho'oponopono medytacja. No nic, tylko po prostu robić, powtarzać sobie. Kocham Cię, dziękuję Ci, przepraszam. I to można, wszystko tu jest. Wejdźcie sobie w te playlisty, a jak już powchodzicie w playlistę, to wtedy zapraszam, kochani, wejdziecie sobie pod filmami, zaraz Wam też pokażę, jak to wygląda. Ciach, jak wejdziecie sobie pod filmem, tu mamy na przykład karty czakry, ciach, czy tu coś jest więcej? Nie. To jeszcze można wspomóc mój kanał na Buy Coffee, wiecie? Jeszcze jak będziecie mieli ochotę, to wspomożecie mój kanał na Buy Coffee. A gdzie tu? O, tu widzę się ktoś dobrze. Ktoś się trochę leni. No nie wspomożecie. Jak wejdziecie w opis karty, to znajdziecie link, na którym sobie... link do Buy Coffee.
I tam właśnie dzięki temu, że wpłacicie już od 5 zł kwotę na moje konto, to wspomagacie bardzo mocno moją pracę tutaj na YouTubie. Bo powiem Wam też tak, że jak wpłaty idą przez YouTube'a, to YouTube chyba mi zabiera 60%, 40% zostaje dla YouTube'a, a Buy Coffee tylko 10%, więc to jest, kochani, też ogromna różnica. Z całego serca Wam dziękuję, naprawdę, bo ta Wasza pomoc pozwala mi tutaj coraz więcej i więcej pracować. Pracuję teraz razem wspólnie z moim Pawłem, słuchajcie, nad świetnym projektem doenergetyzowującym. Na pewno już słyszeliście o pierścieniach tensorowych, ale również o Paweł pracuje nad generatorem częstotliwości Ziemi. Już go ma praktycznie, znaczy już jeden jest zrobiony, robi teraz drugi i testujemy go na sobie w trakcie snu. Jest po prostu, jest urządzenie, które częstotliwość Ziemi, wydobywa częstotliwość Ziemi, no i to sobie testujemy. Do końca roku będziemy to testować, do końca roku będziemy to badać, a może po nowym roku zaczniemy promować to wszystko. Zobaczymy tylko, czy badania się udadzą. Ale chyba się udadzą, bo po prostu, słuchajcie, jest rewelacyjne. Jest dosłownie rewelacyjne. Wysypiam się tak, jak nigdy. Nie wstaję, nie wstałam już, nie wiem, już dłuższy czas nie wstaję z bólem, z takim sztywnieniem. Jest po prostu niesamowite, co to, jak to działa. No ale dobra, 6 minut dzisiaj opowiadam. Tak, trochę autoreklamy potrzeba. Dzisiaj, słuchajcie, kochani, też będzie live z Justyną. Będziemy sobie opowiadały, znaczy się nie sobie, będziemy odpowiadały też na Wasze pytania. Piszcie pytania, piszcie, kochani, pytania. Wejdźcie tam na żywo, jak jest ustawiona już zapowiedź. Wejdźcie tam i sobie zobaczcie. I tam pod postem wstawiajcie pytania. Tam pod postem stawiajcie pytania. O 20 zaczynamy. Będziemy rozmawiały o duszy. Co dzieje się z duszą w momencie, kiedy odejdzie z ciała? Jak dusza przygotowuje się do odejścia z ciała? Jak ciało się przygotowuje do tego, że ten żywot ziemski jego już się tutaj zakończa? Porozmawiamy sobie trochę. Zbliżają się święta też wszystkich świętych, gdzie chodzimy na groby, gdzie właśnie stajemy nad tymi grobami i rozmawiamy ze zmarłymi, a to kompletnie nie ma trochę sensu. One też, te dusze, tam przyjdą, bo przyjdą z Wami, ale te dusze, one są cały czas koło nas. A wiecie, a coraz częściej się trąbi o tym, a, że wchodzimy w 5D, wchodzimy w 5D. Czy ktoś Wam wytłumaczył w ogóle, czym jest to 5D? Te 5D to jest umiejętność komunikowania się pozacielesnego, tak? To jest to właśnie widzenie, czucie dusz. Widzenie to takie, wiecie, w sensie w cudzysłowie, bo czucie, po prostu czucie. Załącza nam się bardziej czucie, załącza się bardziej ta przestrzeń niewidzialna niż ta, którą widzimy, czyli ta 3D. Ta 3D przestrzeń to jest wszystko to, co widzimy, to, co mamy namacalne. 5D to jest to, co jest nienamacalne. Więc to tak jest. A wyciągnę dzisiaj dosyć szybko. Tak szybko wyciągniemy kartę i kartą z kronika kaszy dzisiaj popracujemy. Medytować, kochani, medytować. Medytacja to jest praca z duszą. Więc naprawdę zachęcam, polecam, zapraszam. Wiecie, nie zmienimy świata, dopóki nie zmienimy u siebie wszystkiego. I to jest prawda, że zacznij od siebie. Zacznij od siebie. Która karta? Która karta chce nam powiedzieć? Które? Zapraszam, kochani, na sesję czytania kronik Akaszy, z tym, że terminy są, mam teraz, będę musiała mieć troszeczkę, muszę sobie zrobić po prostu cały tydzień wolnego i dopiero na listopad, także jak macie ochotę, to zapraszam. Karta na dzisiaj, słuchajcie, śmiech. Wczoraj była radość, tak? Wczoraj była radość, dzisiaj był śmiech, dzisiaj jest śmiech. Poczuj lekkość życia i otwórz się na śmiech. No po prostu tak, dokładnie. Porozmawiaj, pożartuj ze swoimi aniołami. Aniołowie uwielbiają żarty. Zobacz nawet, co się dzieje. Co się dzieje, jak zaczynasz się śmiać. No przecież wszystko się raduje. Nawet kiedy jest pochmurno za oknem, to słońce wyjdzie, kiedy czujesz radość. Tak się dzieje. Co niesamowite, patrzcie. Radość, śmiech. Śmiejmy się, śmiejmy się.
Śmiech jest zwykle wyzwalany przez zdarzenia lub bodźce wewnętrzne. Jednak odniesiesz wielką korzyść, jeśli się nauczysz, jak stać się źródłem własnego śmiechu i będziesz to ćwiczył codziennie. Ja wiecie, nieraz rozmawiając z mistrzami, ja to się tak naśmieję, bo oni są czasami gorsi niż ja. To jakby to powiedzieć, bo ja o coś pytam, jak zawsze pytam, to pytam z taką powagą, ale nie z przesadną powagą. I tak jakoś ich zapytam i oni jak mi odpowiedzą, to czasami mi w buty pójdzie. Ale czasami też tak jest, że jak ja sobie tutaj siedzę, gdzieś tam pomacham nóżką w trakcie sesji, to słyszę, nie machaj nogą, trzymaj ją na ziemi. I tak mnie przywracają do porządku. Słuchajcie, śmiech jest reakcją na bodziec zewnętrzny lub wewnętrzny i może być najbardziej zaraźliwą ekspresją ludzkich emocji. Śmiech pomaga ludziom w łatwiejszym nawiązywaniu kontaktu, ale może być też efektem czyjegoś poniżenia lub innych nieprzyjemnych sytuacji. Znany jest jednak fakt, iż śmiech wzmacnia nasz system immunologiczny, pomaga w zrelaksowaniu układu mięśniowego, jak również chroni przed chorobami serca. Zmniejsza również lęki i poprawia nastrój. Oczywiście przyczynia się też do wzbogacenia przeżyć międzyludzkich poprzez wzmocnienie relacji, łagodzenie konfliktów i ułatwienie ludziom asymilacji ze wspólnotą. Śmiech jest zwykle wyzwalany przez zdarzenie lub bodziec. Odniesiemy jednak wielką korzyść, jeśli się nauczymy, jak się stać źródłem własnego śmiechu i będziemy to ćwiczyć codziennie. Kelly Turner, lekarka i autorka książki Radykalna remisja, przetrwanie raka na przekór wszystkiemu, w swoich badaniach nad leczeniem tej choroby odkryła fakt, że ludzie potrafili się wyleczyć z raka, skupiając się na zwiększeniu w swoim życiu czasu i przestrzeni poświęconej na śmiech. Ćwiczenie. Jeśli wybrałeś tę kartę, jesteś proszony, aby więcej się śmiać. Twoja dusza chce się połączyć z lekkością, którą oferuje życie i prosi Cię, abyś otworzył się na śmiech. Kiedy udasz się na poszukiwanie śmiechu, zauważ, że pojawia się on w Twoim życiu coraz łatwiej i częściej. Oglądaj filmy, które Cię rozśmieszą. Filmy ze zwierzętami albo z dziećmi są zazwyczaj bardzo skuteczne. My to z Jasiem, wiecie co, oglądamy często, włączamy sobie, jak jakaś tam jest głupawka rodzinna, to włączamy sobie śmieszne koty. No i po prostu, no bo z Jaśkiem kabaretów nie, no bo czasami te kabarety niekoniecznie dzieci śmieszą. Albo jakieś stand-upy, albo jakieś takie właśnie, wiecie, suchary. To nie wszystko dzieciaki mogą słuchać, ale śmieszne koty mogą. Więc oglądamy sobie śmieszne koty. Słuchaj zabawnych programów, posłuchaj ulubionego komika. Dobry komik raczej nie opowiada dowcipów, lecz potrafi opowiedzieć codzienną sytuację w sposób lekki i zabawny. Życie nie musi być łatwe lub doskonałe, żebyśmy mogli znaleźć zabawne elementy różnych sytuacji. Zapisz się na otrzymywanie dowcipów pocztą mailową. Poproś przyjaciół, aby opowiedzieli Ci najśmieszniejszą historię swojego życia. Zapytaj siebie lub mistrzów i nauczycieli kronika kaszy, czy moje wewnętrzne dziecko jest gotowe do śmiania się. Jeżeli nie, to co mogę uwolnić, aby moje wewnętrzne dziecko mogło się śmiać swobodnie? Pokażcie proszę korzyści, jakie może mi przynieść śmiech. Mistrzowie i nauczyciele, aniołowie, przewodnicy, wypełnijcie proszę moje serce lekkością i pozwólcie, abym dołączył do Was śmiechem. Śmiech jest częścią moich codziennych praktyk. Śmieję się łatwo, często i od serca. I tak, kochani, niech będzie. Życzę cudownego piątku. No dzisiaj wieczorem pewnie się nie pośmiejemy, ale może na początku troszkę tak, a później sobie porozmawiamy o duszy. Co się z nią dzieje? Gdzie ona idzie? Co czuje? Dlaczego tak się dzieje? Przytulam Was z całego serca i dziękuję, że jesteście. Magda.